W jednym z poprzednich filmów mówiliśmy o obrocie płaszczyzny, o kąt teta przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, więc to była taka konwencja. Oznaczaliśmy ten obrót przez R teta, to był obrót z R2 w R2. No i tu jest rysunek, który ilustruje, prawda? Czyli tak, to jest wokół początku układów współrzędnych, wektor x obracamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o kąt teta, czyli koniec tego wektora wędruje po okręgu o promieniu takim, jaka była długość tego wektora. Prawda? No i tu jest jego obraz. No i również udowodniliśmy tak intuicyjnie, może rysunkowo, a nie tak do końca ściśle, że jest to wzorowanie liniowe. No i znaleźliśmy jego macierz. Prawda? Tu jest macierz tego wzorowania. Teraz tak, nawet jak obracamy płaszczyznę, to nasza trójwymiarowa intuicja podpowiada nam, czy też myślimy o tym, że tu jest pewna oś obrotu. Czyli wszystko się dzieje w trzech wymiarach i możemy obrócić, właściwie obracamy całą przestrzeń, tylko się ograniczamy tutaj do patrzenia, co się dzieje z wektorami na płaszczyźnie. No a w tym filmie właśnie popatrzymy również, co się dzieje przy tego typu obrocie wokół osi z całą przestrzenią. Czyli zobaczymy, zdefiniujemy i znajdziemy macierz odwzorowania, które też oznaczymy r teta, ale może tutaj x, to będzie odwzorowanie z R3, R3, czyli już do wektorów w przestrzeni. I to będzie obrót wokół osi x o kąt teta przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No dobrze, no i teraz i dwa rysuneczki, żeby sobie uzmysłowić, więc tak, tutaj mam układ współrzędnych, x, y, z, osie są. Teraz tak, jeżeli wektor uleży w płaszczyźnie x równe 0, czyli w płaszczyźnie z, y, to oczywiście obrót wokół osi x no, nie wyprowadzi go z tej płaszczyzny, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z tym naszym dwuwymiarowym obrotem, tylko że teraz osie nazywają się właśnie z, y, a nie x1, x2. Natomiast jeżeli wektor wystaje z tej płaszczyzny x równe 0, czy też z płaszczyzny z, y, tak jak tutaj, no to co, to jego koniec wędruje po okręgu, ten okrąg, płaszczyzna tego okręgu jest równoległa do płaszczyzny z, y, ale środek tego okręgu to jest jakby współrzędna x tego wektora, tak jak tu jest narysowane, no i kąt teta jest, czyli on wędruje po tym okręgu, jakby jednocześnie zataczając taki stożek, prawda, pełen obrót, to ten wektor zatoczy nam powierzchnię boczną stożka i kąt teta liczymy tutaj od, jakby na podstawie tego stożka. No i teraz nietrudno uwierzyć, że podobnie jak w dwóch wymiarach jest to odwzorowanie liniowe, wobec tego jest zadane przez mnożenie, przez pewną macierz, czyli r teta x na u, może będę teraz wektory oznaczał u, żeby nie mylić z tym x-em tutaj, no to będzie pewna macierz a, razy wektor u. No i teraz wiemy, jak powstaje macierz odwzorowania, jak się konstruuje macierz odwzorowania liniowego. No trzeba wziąć bazę standardową w R3, czyli tu będzie takie trzy wektory E1, to będzie 1, 0, 0. E2 to jest 0, 1, 0. I E3 to jest 0, 0, 1. No i kolejne kolumny tej macierzy A jest rezultat działania tego naszego odwzorowania na wektory E1, na kolejne wektory bazy. Czyli pierwsza kolumna to jest r teta x na E1, druga kolumna to jest r teta x na E2 i trzecia kolumna to jest r teta x na E3. No dobrze, teraz co? No E1 to jest wektor w kierunku x. No to co, co robi to odwzorowanie z wektorem takim wzdłuż osi? Tak? No jak mam wektor tutaj, prawda? Tu jest, może narysuję jeszcze jeden taki układ. X, Y, Z i tu jest ten nasz obrót. No i co? Jeżeli mam wektor, gdzie jest wektor E1 na tym rysunku? No to jest wektor E1.
prawda, o długości, tu jest E1. No to, to jasne jest, że ten obrót wokół osi X go nie rusza, czyli R theta X na E1 to jest E1, czyli to jest 1, 0, 0. No, czyli mamy pierwszą kolumnę naszej macierzy. Tu może będę rysował już tę macierz, czyli A. Mamy jej pierwszą kolumnę, 1, 0, 0. No dobrze, co to jest E2? No jeszcze E2 to jest wektor jednostkowy w kierunku osi Y. Tu jest E2. No to co robi z E2 nasz obrót? No to może jeszcze narysujmy tutaj. No obraca, prawda, o kąt teta. Czyli wiemy, że zostajemy w tej płaszczyźnie, tak jak w przypadku obrotu dwuwymiarowego. Czyli jeszcze szybko narysujmy tutaj taki pomocniczy układ. No tu jest YZ. Mamy nasz E2, to jest wektor o długości 1, obracamy o kąt teta, czyli tutaj jest R, tu jest E2, R teta X od E2. No to jest ten wektor tu. No to co, to mamy tutaj trójkąt prostokątny, to jest jego przeciwprostokątna. No i teraz musimy znaleźć składowe tego wektora. Na składowe tego wektora to są, to jest tak i tak, czyli tak jak to było w tym drugim. Tak jak to było przy obrocie na płaszczyźnie, no jego trzecia składowa, pierwsza składowa pozostanie bez zmiany, czyli 0, on nadal jest w tej płaszczyźnie. No a potem co? Potem składowa Y, no to jest kosinus teta. No a składowa Z to jest długość tej przy prostokątnej, to ma długość 1, prawda? Ta przeciwprostokątna ma długość 1, czyli to jest sinus teta. Tak? No i teraz trzecia kolumna to jest E3. No E3 jest tutaj, to jest E3. Czy też na tym rysunku tu, na E3. No i co? I ten wektor zostaje obrócony. I to podobnie jest jak już obrót w dwóch wymiarach, tylko ten wektor zostaje obrócony. Tu jest kąt teta. I musimy policzyć, może nie tu, tylko właśnie, raczej ten, tu ten trójkąt prostokątny, czyli tak, no on nadal z tej, pozostaje w tej płaszczyźnie, to znaczy składowa X jest 0, teraz składowa Y, no składowa Y to jest to, czyli to do tego, to ma długość 1, to jest sinus teta, ale idzie, to jest minus sinus teta, tak, bo w kierunku ujemnej osi, no a składowa z, czyli to jest kosinus teta. O, i to jest macierz obrotu, to jest macierz Rx teta. No, przy czym zwracam uwagę, że ten kawałek, tak jak się można było spodziewać, no ten kawałek tu to jest nic innego jak nasza macierz obrotu dwuwymiarowego, która jest tutaj, prawda? Kosinus teta minus sinus teta kosinus teta, prawda? Kosinus teta minus sinus teta. No dobrze. No jeżeli oś obrotu nie jest osią X, ale jakąś, nie wiem, jakimś takim, taką prostą gdzieś, no to ta macierz będzie oczywiście bardziej skomplikowana. No i to może jeszcze kiedyś pokażemy. W każdym razie można na przykład składać obroty wokół osi X z obrotami wokół osi Z czy Y i dostać bardziej skomplikowane obroty. No i zachęcam teraz, żeby analogicznie zrobić sobie ćwiczenie, które polega na tym, żeby znaleźć macierze obrotu wokół osi Z i wokół osi Y.
Ja tutaj je wypisałem, możecie, zachęcam do samodzielnego znalezienia tych macierzy. No i w gruncie rzeczy trzeba tylko jedyna, no widać, że one są jakoś tam podobne bardzo, to jest w zecie. No to trzeba tylko te rysunki odpowiednio narysować. No i tu jest tylko w obrocie wokół osi Y jest troszeczkę inaczej, prawda, że ten sinus na górze jest z plusem, a tu z minusem, no ale to wynika właśnie z tego, że jak obrócimy tak, żeby Y był tutaj, no to kolejność jest właśnie ZX, czyli jakby Z jest pierwsze, a X jest drugie, tak jak, a tu jest kolejność XY, czyli taka jak standardowa kolejność dla obrotu w dwóch wymiarach.